Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Wzięli do ręki kamienie, żeby ukarać zło. Wielki Post, bracia i siostro, jest też po to, żeby spojrzeć w swoje serce i zobaczyć, jaki kamień trzymasz dzisiaj w ręku. Jakie masz sposoby na to, żeby karać tego, który ci zawinił. Robimy to na różne sposoby. Ktoś potrafi się fochnąć i więcej się nie odezwać, tak zwane ciche dni. Ktoś potrafi zablokować, wyrzucić ze swoich znajomych kogoś. Karamy krzykiem, manipulacją, karamy piciem, karamy niepiciem. Nie wypiję kawy, którą mi dałaś, nie wypiję tego, nie zrobię tego. Właśnie mamy tysiące sposobów i od tego jest Wielki Post. Zobacz, co masz w ręku. Bo my, ludzie, tak mamy, o, Chrystus o tym wie, że my ludzie tak mamy, że na zło, że ze złem nie potrafimy sobie inaczej radzić, jak tylko inną formą przemocy. Nasze relacje, one są często wypełnione tą przemocą. Ta cudzołożnica zrobiła złą rzecz. To było zło. Ale pierwsze, co ludziom przyszło do głowy, to ją rozliczyć. To ją nazwać, skasować, zniszczyć. Zobaczcie, jaki jest też kontekst tego wszystkiego. Faryzeusze mówią tak: dopiero co my ją pochwyciliśmy na cudzołóstwie. Jak to mogło być? Dopiero co? Czyli co, oni ją z tego łóżka wyrwali? Ona jeszcze taka naga? Albo półnaga, wiecie, rozerwana sukienka, tu włosy rozczochrane, nie wiem, szminka rozmazana, wiecie. W takiej sytuacji ją dorwali i wlekli przez całą Jerozolimę. I ona teraz stoi na środku. Co się stało? Jej grzech staje się jawny, obnażony. To robią ludzie dzisiaj. Wystarczy, że jakąkolwiek gafę strzelisz, już wszyscy o tym wiedzą. Jakikolwiek błąd zrobisz, już leci. I ona do końca życia w tej całej Jerozolimie będzie taka, zniszczona. I ona teraz stoją wszyscy i na nią patrzą. Zobaczcie, w jaki sposób Chrystus reaguje. Święty Jan napisał, że On pisał palcem po ziemi. Na początku kiedyś myślałem, co On tam pisał. No, jakieś zdjęcie trzeba było zrobić smartfonem, byśmy wiedzieli. Zobaczcie, gdyby pisał coś bardzo ważnego, to ewangeliści by nam przekazali.
Czyli nie jest istotna treść. Istotne jest to, że on w ogóle pisał. O co chodzi? Oni się patrzą na nią, wściekli, gotowi, a on zaczyna... No i ci ludzie po prostu nagle konsternacja. Co tu się dzieje? Co on robi? Zaczynają się jemu przyglądać. Przestają patrzeć na nią. On zabiera ich uwagę, ściąga ich uwagę z niej na siebie. I to jest to, co powinien robić chrześcijanin. Nie wpatrywać się w zło. Jeżeli będziesz się wpatrywał w zło, kontemplował zło, to będziesz słuchał tego, co mówi ci szatan. Będziesz łykał jego katechezę. Serce będziesz miał napełnione gniewem, nienawiścią, strachem, wstydem, lękiem, poczuciem winy i tym wszystkim. Co z tego może być dobrego? Widzimy wojnę i wpatrujemy się w zło. I przychodzi nam do głowy, gdzie jesteś Boże? Widzimy Melinę i wpatrujemy się w zło. I mówimy, gdzie Ty Boże jesteś? Chrystus ściąga całe to zło. On, zobaczcie, On to zło bierze na siebie. Ono teraz wali w Niego. Chrystus w ten sposób zapowiedział całą istotę swojej misji. Że zło zatrzyma się na mnie. On już przygotował krzyż. On powiedział, zło, które w nią miało walnąć, ta kara, walnie we mnie. Innymi słowy, jeżeli twoim grzechem dzisiaj jest jakieś pijaństwo, to on na tym krzyżu stał się tym pijaństwem, żeby je zabić. Jeżeli twoim grzechem dzisiaj jest jakieś kłamstwo, obłuda, on jest tą obłudą. On jest tą zdradą małżeńską, on jest tą kradzieżą, on na krzyżu stał się tą wredotą, tym twoim krzykiem, tym twoim chamstwem, tym, że jesteś, nie wiem, małpa straszna. Każdy grzech, on się stał tym grzechem. Pozwolił się ukarać. Innymi słowy, wziął grzechy swojej siostry i brata na siebie. I to jest chrześcijanin. Taka jest nasza misja. Nosić grzechy braci na sobie. Zatrzymać zło. Istota chrześcijaństwa to nie jest tylko robić dobre, fajne rzeczy. To nie jest tylko pomagać, rozdawać jedzenie. To mogą robić wszyscy. Istota chrześcijaństwa to nie jest modlić się. To robią wszyscy. Muzułmanie, Żydzi, buddyści, wszyscy się modlą. Istota chrześcijaństwa to jest zniszczyć zło w zarodku. Jak? Przez przebaczenie i pojednanie. O tym mówi pierwsze czytanie. Pośrodku pustyni otworzę nową drogę. Czyli otworzę nowy sposób rozprawiania się ze złem. Nie przez rozliczanie, wytykanie, nie przez punktowanie, nie przez odcinanie głowy, ale przez przebaczenie i pojednanie. Bracia i siostry, zobaczcie, że On, Chrystus, On nie tylko jej przebacza, ale On od razu się z nią jedna. Bo co z tego, że ty przebaczysz tam w swoim serduszku, temu twojemu mężowi, jak on o tym wcale nie wie, jak on tego nie poczuje. I wtedy nie widzi światła. Wtedy nie ma światła. Przerażające jest to, co Chrystus mówi na samym końcu. Idź i odtąd już nie grzesz. Dasz radę? Ja się właśnie nad tym zastanawiałem. Chryste, coś ty palnął. Mnie to uderzyło, jak się modliłem rano. Coś ty... Ja nie dam rady. Nie będę zawsze miłym, super uśmiechniętym człowiekiem. Nie będę kimś takim, kto nigdy się już nie spóźni. Nie będę kimś, kto... Nigdy się już nie upije? Czy damy radę nie grzeszyć?
I pierwsze, co się wyrwało z serca, jak zacząłem o tym myśleć, Chryste, jak to zrobić, żeby nie grzeszyć? No weź, weź teraz. I o to tu Chrystusowi chodzi. Jeżeli dobrze usłyszysz, odtąd już nie grzesz, to cię to wprawia w konsternację, w zamieszanie i wtedy ruszasz w drogę za Chrystusem. Wtedy wiesz, że bez Niego nie dasz rady być dobrym człowiekiem, kochać, że bez Niego nie dasz rady zatrzymać tego zła. Że potrzebujesz tak naprawdę iść za Nim. Potrzebujesz się Go uczepić. Potrzebujesz słyszeć Jego słowo. Tak się dzieje, kiedy przychodzi zło, kiedy przychodzi wojna na przykład. Wielu ludzi dziś mi o tym mówi. Mnóstwo ludzi o tym mówi. Ludzie patrzą w telewizor i mówią, jak to ogarnąć? Gdzie jest Bóg? Dlaczego? Bo umysł ludzki nasz sobie nie radzi ze złem. Logika wysiada. I żeby sobie poradzić ze złem, żeby nie niszczyć zła złem, to potrzebujemy się go uczepić, złapać i iść za nim. Bo tylko wiara może sobie poradzić ze złem. Tylko wiara może sobie poradzić z niesprawiedliwością. Bo jeżeli nie ma Boga, to są ludzie, którzy wszystko przegrali. Wszystko. To są ludzie, którzy wszystko stracili i nie ma dla nich żadnej nadziei. Dlatego Kościół dzisiaj zakrywa krzyże, żeby pokazać ludziom, że wielu z nas nie rozumie swojego krzyża. On jest zakryty. Sens tego krzyża jest zakryty. Jest tylko w sercu pewne cierpienie. I Wielki Piątek odkryje go. Bo chrześcijanie są zaproszeni, żeby odkryć tajemnicę swojego krzyża. To jest bardzo ważne. Ja to niedawno odkryłem. No właśnie, chrzest, to co my mamy, to jest sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Wielu ludzi myśli, że chodzi tu o to, że jak ja mam wtajemniczenie chrześcijańskie, to znaczy, że ja mam jakąś wiedzę. Coś przeczytam, coś usłyszę mądrego. Nie o to chodzi. Wtajemniczenie chrześcijańskie, to znaczy Bóg mnie wprowadza w tajemnicę mojego życia. Ja odkrywam, jaki jest sekret na moje życie, jaki jest klucz do mojego życia. Dlaczego akurat mam takie, a nie inne dzieci? Dlaczego mam taką, a nie inną historię? Dlaczego mam taką, a nie inną chorobę? Dlaczego ja mam takie, a nie inne upośledzenie? Dlaczego ten jest wyższy ode mnie, a ja niższy? Dlaczego jest tak? I odkrywam, że to jest dla mnie dobre. Tym jest chrzest. Tym jest to słowo, które Bóg chce Tobie dawać. Dlatego potrzebujemy iść w drogę za Nim. Nie tylko rozumieć, ale my potrzebujemy iść, złapać się Go i słyszeć. Dopiero wtedy będziesz w stanie wyrzucić wszystkie kamienie, które w ręku nosisz i kochać tak naprawdę. Jak zrozumiesz, po co to wszystko. A do tego nikt ci nie pomoże. Ani papież, ani najmądrzejszy ksiądz. Tylko On. Jezus Chrystus. Tylko relacja żywa z Nim. Tego nie zrobi Kościół za ciebie. Nie ma szans. Musisz z Nim rozmawiać. Do Niego wołać.